Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Mamy tutaj w studiu naszym poznańskim niezwykłego gościa. Gościa, który przyjechał do nas z Śremu, ale nie tyle miejscowość jest ważna, ile raczej pańskie hobby, panie Dariuszu, jeśli można. Pasja, tak. Pańska pasja. A rozmawiam, proszę Państwa, z panem Dariuszem Szymczakiem, człowiekiem, który zakochał się, mam nadzieję, że z wzajemnością, w starych samochodach. Ale jakich samochodach? Bo są to niezwykłe limuzyny. Są to dwa Cadillaki tutaj i jeden Mustang. Ford Mustang. Kabriolet. Tak, dokładnie. Proszę Państwa, przyznam się, że kiedy zobaczyłem te samochody dzisiaj po raz pierwszy, to stałem, no można powiedzieć, zamurowany i urzeczony pięknem tych pojazdów. Dzisiaj takich samochodów nie spotyka się już na ulicach. Można je zobaczyć gdzieś tam co najwyżej na wystawach, na jakichś zlotach starych pojazdów. I te samochody mają, może się mylę, ale duszę. Dokładnie tak. To nie tylko kształt, to nie tylko kolor, ale coś jeszcze, właśnie to coś, co powoduje, że wielu ludzi na świecie kocha tego typu samochody. Problem tylko w tym, że nie każdy może sobie pozwolić, żeby trzymać w garażach właśnie te pojazdy. A panu się udało. Pięknie powiedziane. Ale panu się udało. Tak. Myślę, że jest to kosztowne hobby. Pasja niezwykle kosztowna. Tak, tak. Wszystkie te samochody, które tutaj właśnie są, nie są to jedyne modele, które posiadam. Zaczęło się gdzieś tam od jednego samochodu, pierwszym Kiedy autem. To było? Około 15 lat temu, gdzieś to wszystko się zaczęło. Był to Cadillac Coupé 60 rok i od tego samochodu się zaczęło. Miał to być jeden Cadillac i wszystko na tym się miało skończyć. A później poleciało, sam nawet nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale tak, jest już ich kilka w tej chwili. Dwa Mustangi. A mógłby pan wymienić, bo to jest rzecz niezwykła. To... Więc pierwszy... tylko są trzy. Tak, tak, tak. No nie dało się logistycznie też tutaj wszystkimi podjechać i ciężko, no pogoda też dzisiaj nie sprzyja no, nam. Jest, tak, tak, całą zimę nie mieliśmy, a teraz nam się... Zimowo. Tak. No, dlatego trzy modele są. Tak jak wspominałem, pierwszym samochodem to był Cadillac Coupé 60 rok. Od tego się wszystko zaczęło, a tak po kolei mówiąc to rocznikowo, Cadillac 56 rok. Kolor czarny to jest najstarszy samochód, który posiadam. Kolejnym modelem to jest Cadillac 59 rok, ten, który akurat tutaj stoi, jest pokazany. Jest to model najbardziej kojarzony z Elvisem Presleyem. Największe skrzydła, jakie Cadillac kiedykolwiek właśnie miał, to 59 rok. I z tyłu w tylnych lampach są jeszcze takie dodatkowe światła, które jakby pokazują rakiety, to jest ten okres, te lata, to jest podbój kosmosu, Juri Gagarin, loty na Księżyc i tak dalej. To miało tak właśnie pokazać tą przyszłość, skrzydła. No kojarzą się z rakietami. Tak, 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 rakiety, krótko mówiąc, z tyłu. No, co niezwykłe w tych samochodach, że już w tych latach te samochody miały klimatyzację, wspomaganie kierownicy, hamulcy, to tam szkoda nawet o tym wspominać, było normą. Szyby wszystkie elektryczne, kanapa elektryczna przednia, 6 pozycji regulowane wszystko i tak. To są samochody amerykańskie, prawda? Tak. No chyba nie było zbyt łatwo tak sprowadzić je tutaj do Polski. No wszystkie sprowadzone jako złomki dosłownie ze Stanów. Tutaj przywiezione, rozebrane do zera i w pełni odrestaurowane, żeby te auta przyjechały niegotowe, złomy. Ale one wyglądają jakby zjechały przed chwilą z linii produkcyjnej. Tak chciałem i tak, udało się to zrobić. Kto dokładnie. Stare, no, je? Kto je przygotowywał? Logistycznie, no ja... Ale jeżeli chodzi o samo odrestaurowanie tych samochodów, ja to zawsze mówię, że każdy powinien robić to, co umie najlepiej. Najgorsza osoba jest taka, która mówi, ja umiem wszystko.
Więc no, to nic nie umie. To nic nie umie z reguły, tak. Dlatego auto jest rozebrane w jednym miejscu na części, rozwiezione silnik do osoby, która zajmuje się typowo silnikami, skrzynia biegów, blacharka, tapicer i tak dalej. Rozebrane w jednym miejscu, rozwiezione do poszczególnych fachowców. Czyli wielu tych fachowców pracowało nad każdym samochodem. Nad każdym samochodem, dokładnie. Współpracuję z osobami, które, jeżeli jest lakiernik, to on jest lakiernikiem, a nie elektrykiem czy mechanikiem, więc dlatego tak. I wszystkie pozostałe elementy tak samo były robione u fachowców, ukierunkowane. No nie chcę tak naciskać na koszty, ale podejrzewam, że no niemało pieniędzy musiał pan wydać, żeby wyglądały tak, jak wyglądają, a wyglądają, proszę państwa, przepięknie. To są samochody z duszą i to kosztowną duszą. Lata pracy i no tak powiem krótko, trochę drobnych, ale lata pracy. Każdy z tych samochodów to są naprawdę co najmniej 2-3 lata, jak nie więcej. Wspomniał pan o silnikach. Czy silniki też są oryginalne? Tak, tak. Wszystkie silniki, które tutaj mam, są oryginalne. Są to standardowe V8, tak jak Amerykanie kochali, benzynowe oczywiście silniki V8. Akurat te modele, które tutaj stoją, to Cadillaców. Pojemność silnika 6.4, V8 wspomniana, Mustang, silnik 4.7 pojemność. I też V8, tak. I to brzmienie tych samochodów, to jest to, co naprawdę... Mówi pan o brzmieniu, czyli no, jeździ pan nimi od czasu do czasu? Nie od czasu do czasu, bardzo często, wiadomo. No, ale jest sporo. Tak, ale czy używam... Czy pan wyznacza, kiedy... używam te samochody, naprawdę. To było celem, nie miały stać, one miały cieszyć mnie, ale nie tylko mnie, ale też osoby, które gdzieś tam nie widzą po drodze i naprawdę sprawia to tyle radości. No nie no, to sensacja jest, tak. Kiedy pan przejeżdża nimi po ulicach. Ja tylko jadę, a ile radości ludziom sprawiam, to jest naprawdę i to widać, słychać często machanie. Telefony komórkowe. Każdy nagrywa, tak, zdjęcia, nagrywanie, kciuki, machanie, uśmiechy, więc... Tak, to jest budujące, więc pozytywne emocje zdecydowanie jadąc tylko tym samochodem, którym z tych samochodów. A najdłuższą trasę i którym pan zrobił? Wszystkie przejechały, zdarzało się też jechać, nie wiem, do Wisły, Bielska-Białej, Białegostoku, w jedną i w drugą stronę, na kołach. I nie było żadnych problemów? Nie. Przygody czasem się zdarzają, ale no drobne. Zawsze. Nigdy nie było tak, żeby któryś z tych samych, chociaż nie, raz, dwa razy, ale to szkoda nawet wspominać, to są rzeczy naturalne, ale bez problemu wsiadam, jadę i wiem, że wrócę. A jeśli chodzi o paliwo, bo wspomniał pan o benzynie, tak na setkę to ile przeciętnie na trasie? Niedużo, spalają. W sumie niedużo, około 6 na 100 kilometrów, to spokojnie. To niewiarygodne. Tak, ja galonów, myślałem, galonów, jest... galonów. A, galonów, no tak, to już tak. Dalej nie muszę pytać. Tak, przy spokojnej jeździe oczywiście te 6-7 galonów trzeba liczyć, tak, na 100 kilometrów. Na 100 kilometrów, tak. No, w Stanach, nie wiem jak jest obecnie, ale przed laty paliwo było dosyć tanie i nie było z tym problemów i nie musieli oszczędzać, produkując i projektując w ogóle. Tak. Tego typu pojazdy. Proszę pana, czy ta pasja, oprócz ogromnej satysfakcji, niewątpliwie też kosztów, to wiadomo, czy daje panu coś jeszcze? No i sławę przydała na pewno panu. Bo to, o tym nigdy nie myślałem. Zapewne nie jest to pański pierwszy wywiad na temat pańskiego bogactwa w garażach, ale czy coś jeszcze panu daje oprócz tego? Niesamowitą radość, naprawdę radość jazdy tymi samochodami. To jest to i pozytywne emocje, to bym tak w tych dwóch słowach. Pozytywne emocje i radość, naprawdę. To jest podstawa i to mnie cieszy, buduje i dlatego nie skończyło się na jednym, tak jak pierwotnie miał być jeden, koniec miało się skończyć, a później poleciało, sam nie wiem jak. I głównie są to amerykańskie. Tak, tak. Cadillaki właśnie i no właśnie, Cadillaków chyba najwięcej. Tak, tak. Ten Mustang to nawet tak jakby troszeczkę nie pasował. Ja muszę przyznać, że jak zobaczyłem właśnie
na niego spojrzałem po raz pierwszy. I przyznam się szczerze, od razu bym siadał i najchętniej bym od razu ruszał tym niezwykłym samochodem. Proszę pana, proszę mi tak powiedzieć, czy wyznaczył pan sobie jakąś tam datę końcową, że już więcej nie, że to już będzie ostatni, czy ile się da do oporu? Po każdym kolejnym mówię, to jest ostatni. Tak, po każdym kolejnym. W tej chwili też jestem na etapie, że to był ten ostatni. Czyli tak, pewnie jeszcze coś będzie. Ale nie wiem. Jeżeli się nadarzy okazja, oczywiście. Tak, więc zobaczymy. Może jakieś plany są? Nie, planować nie planuję naprawdę w tej chwili, ale no, zdarzają się przypadki, po prostu oglądam jakieś auto i nie. Tak, muszę go mieć. Nie. Idzie dalej, ale oby nie, bo już tak naprawdę tak parę lat mam, więc... To jeszcze jedno takie pytanie. Czy tylko tymi samochodami pan się porusza, czy gdzieś tam w garażu stoi jeszcze taki bardziej współczesny? Tak, oczywiście, ale całkiem zwykły, normalny, szary samochód, którym poruszam się na co dzień. To jest też znowu taka odskocznia od tego, bo tutaj no, nie da się ukryć, jadąc z którymś z tych samochodów, jest się na tak zwanym świeczniku. Tak, każdy wiadomo. Mnie widzi, każdy gdzieś tam patrzy na mnie, a potrzebuję takiego zwykłego samochodu, gdzie mnie nikt nie widzi, nikt nie poznaje. I takim samochodem jest właśnie szary kombi Citroen C5. To... Chyba, wracając do tych zabytkowych pojazdów, no właściwie można powiedzieć, że u pana w domu ma pan no, muzeum samochodowe. No, to jest właściwie muzeum. No, tak, ale nie myślałem. Pana, czy odwiedzają pana także turyści, może młodzież szkolna? Nie myślałem jeszcze nigdy nad tym, ale coraz więcej osób zaczyna zadawać mi to pytanie, czy planuję otworzyć muzeum. Nie planuję, ale no być może to jest to, czym się może później na tak zwanej emeryturze zajmę. To ja panu życzę, żeby tak się stało, żeby tak było, żeby nie tylko służyły pańskiej radości, także żeby radowały tych, którzy będą je tylko obserwować i nie będą mogli przejechać nimi, ale kto wie, może będzie pan mógł czasami zaprosić niektórych także do środka na chociaż krótką przejażdżkę, jeśli to muzeum będzie otwarte w Śremie. Będę myślał o tym, tak, Śrem. Ważny punkt dla miasta będzie odwiedzić w przyszłości Muzeum Samochodów pana Szymczaka. Dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów, bo to są ogromne sukcesy. Każdy z tych samochodów to jest pańskie szczęście, ogromny sukces, że udało się to wprowadzić, naprawić, przygotować i takie wspaniałe pojazdy są pańskimi pojazdami. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo państwu dobrego. Za Dziękuję rozmowę. I cóż, może za rok znowuż będziemy mieli okazję porozmawiać o kolejnych samochodach, które będą stać w pańskim garażu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.